Siema YouTube, wracam do Was z nowym filmem, trochę w innym formacie, chciałem Wam troszkę przedstawić, co tu się będzie działo. Wpadłem na pomysł, że chciałbym wprowadzić takie krótsze filmy omawiające różne środki, koksy, SA, suplementy, ogólnie różne sprawy poruszać. Dajcie znać też, co byście chcieli Wy usłyszeć. A zachęciło mnie to do tego jeden temat, który bardzo dużo dostaje pytań, czy na siłowni, czy tak samo w wiadomościach prywatnych. A że wiadomo, ciężko jest wszystkim odpowiedzieć, to chciałem zrobić takie grupowe tutaj odpowiedzenie dla wszystkich, więc zacznijmy od pierwszego tematu, tak naprawdę serii. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak chcielibyście, żeby nazywała się ta seria. O środkach na masę czy na redukcję. Niestety tytuł Was może troszkę podchwytliwy, ale nie ma określonych środków, czy to na masę, czy to na redukcję. Prawda jest taka, że na każdym środku zrobisz i masę, i redukcję. Jeśli faktycznie chcemy zrobić redukcję, tak samo na boldzie czy na dece zrobisz tą redukcję. Najważniejsze jest deficyt kaloryczny, trening i dobra dieta. Jeśli to wszystko jest dopięte, to będziesz tracił. Środki w organizmie odpowiadają za utrzymanie mięśnie, które już zbudowałeś, utrzymanie suchej tkanki mięśniowej, kiedy organizm wpada w stan kataboliczny i by nie palić tych mięśni. Więc po prostu, gdy zredukujemy na środkach typu właśnie Boldenon czy Deka, redukcja będzie przebiegała tak samo jak na trenie, czy na T3, czy na czym innym, czy na różnych innych środkach. Jedyne co, będziemy trzymali więcej z wody, niż przykładowo trzymanie tej wody na trenie, czy na te trójce właśnie. Także tyle. Moim zdaniem nie ma określonego środku na... Są lepsze środki, które po prostu w czasie redukcji lepiej się sprawdzają, ponieważ nie trzymają tej wody w organizmie. I sylwetka całkiem inaczej wygląda. Owszem, można kilka wymienić, ale nie ma określonego środka na masę czy na redukcję. Jeśli będziesz jeść jak gówno, to na oksie przytyjesz. Nie ma, tak samo na trenie przytyjesz. Jeśli będziesz jadł ponad swoje zapotrzebowanie, przytyjesz. No nie ma innej możliwości. Także tyle na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, jakie środki byście chcieli, żeby omówić. Czy to trening, czy cokolwiek innego. Zachęcam do komentowania, udostępniania. I widzimy się w następnym odcinku.